Cześć kochani, witajcie w moim dzisiejszym stroju dnia. Po powrocie udało mi się nagrać na szybko bluzę, taką cienką bluzę, która dzisiejszy dzień taki, no właściwie nie wiadomo jaki, bo jest trochę chłodno, trochę ciepło, jak wyjdzie słońce, jest parówa, a tak to jest trochę chłodno. Jest idealna, bo jest z cienkiej dzianiny, dzięki temu nie mam nic pod spodem i jest idealna, nie muszę mieć żadnej kurtki ani nic, super. No więc właśnie, bluza w flamingi, w ostatnim filmie pokazywałam Wam, jak ją uszyć. Pytacie mnie tylko o to, co ze ściągaczem u góry, jak ja przekładam przez niego głowę. Jeżeli robicie ściągacz, czy w mankietach, czy na dole, czy właśnie tutaj przy dekolcie, musicie pamiętać, że wycinanie tych Waszych prostokątów musi być po szerokości tkaniny. Bo zobaczcie, ona się wtedy tak mocno rozciąga, że włożenie jej przez głowę nie jest problemem. Ja zrobiłam tylko jeden błąd, nie wiem czy to widać, bo teraz mam tu przypięty mikrofonik, ale jednak dałam troszeczkę za wąski pasek i za bardzo mi ściągnął dekolt, bo o ile przy rękawach wygląda to fajnie, jak ten rękaw jest taki tak trochę się naddaje, no to tu przy dekolcie powinien on być jednak bardziej gładki, a jak widzicie mi tutaj trochę naciągnął, więc muszę po prostu teraz ten mój ściągacz spróć i przyszyć nowy o 2 cm dłuższy, wtedy będzie to wyglądało, będzie się ładnie po prostu układało. Także mam nadzieję, że Wy nie zrobiliście tego samego błędu co ja. Ale wracając do stroju dnia, co mam na sobie, no to bluzę wiadomo, do tego zwykłe czarne rurki z Bershki, czarna duża torba. Ja ogólnie nie lubię bluz, nie lubię takiego bardzo stylu sportowego, dlatego w dzisiejszym moim stroju bluza jest w takim wydaniu właśnie bardziej, bym powiedziała, może nie eleganckim, ale bardziej takim streetowym, bardziej miejskim. No bo wiadomo, zwykłe jeansy, do tego właśnie ta bluza, ale bardziej elegancka torba i buty. Buty to jest mój najnowszy zakup wyprzedażowy z Penny Blacka. One są po prostu tak wygodne, tak świetne, jak ja je upolowałam na 50% zniżce. Jak tylko je włożyłam, to cały czas w nich biegam. I nawet się cieszę, że teraz nie ma takiej super pogody typu 30 parę stopni, bo już bym w nich nie mogła chodzić, byłoby mi za gorąco. A teraz jest idealnie, także po powrocie z wakacji właściwie to się cieszę, że nie ma tego słońca. No ja pewnie teraz tutaj, nie, tu deszcz leje i tak dalej, żeby było słońce. Mi chyba go na razie wystarczy. Także no i te buty są całe skórzane, są po prostu no tak wygodne, jak czuję się jak w kapciach. I dzisiaj taki właśnie biało-czarny look plus ta szara bluza, która jakby rozświetla całość, pomimo tego, że jest szara, ale takie fajne różowe flamingi, myślę, że wygląda to całkiem ciekawie. Także mój taki ala sportowo-miejski strój dnia prezentuje się tak. Ja lecę teraz nadrabiać zaległości i szyć nowe i nagrywać nowe odcinki szyciowe dla Was, a my widzimy się właśnie we wtorek. Pa, pa!